Szymon Szabłowski. Czy uważacie, że Krychowiak znajdzie jeszcze miejsce w topowym zespole europejskim, czy pozostanie gwiazdą Ligi Rosyjskiej? Rafał tu dopytuje, czy na przykład ma możliwość powrotu do Ligi Hiszpańskiej, a może to jest zawodnik na Ligę Angielską albo Krychowiak strzela dla... gdzie on tam gra? W tej Rosji pierdolą bramkę, no i z Zenitem i chuj. Otwieram lodówkę, piję proteiny z rana. Kto nie idzie na wybory, tego matka jest jebana. Z doświadczenia wiem, że o pieniądzach, polityce i orientacji seksualnej się nie rozmawia, ale dostaję tysiące pytań, w sumie 9, ale mnie pytacie, wariaty, na kogo będę głosował. I oczywiście Korwin. Korwin jest tu propsowany, kurwa, piąteczka dla wariacika. Z tym, że nawet jeśli wygra nasz faworyt, tak, jakikolwiek faworyt, to nie jest tak, że wygrywa i są zmiany, tylko to jest szereg procesów, kurwa, które trwają lata, więc na zmiany musicie poczekać, oj, musicie. Ale radzę brać przykład z przeszłości, tak? Może z takiego elementu jak biologia, czyli sztuka adaptacji. Ja wiem, że to brzmi bardzo brutalnie, ale niestety jakie są warunki, do takich trzeba się dostosować i nie trzeba patrzeć na to, jak kurwa inni mają, jak to jest w tym kraju, tylko trzeba niestety zapierdalać na siebie. Ja wiem, że to brzmi, ale tak nie może być, ale tak nie może być, ale tak kurwa jest, więc zatkaj pizdę i musisz pracować, robić, kombinować, działać, nie narzekać. Essa, wariacie, cip, cip, cip. Ej, ale ma duże bimboły, boy. To chyba double D, ale ona kręci dupcią, boy. Napęd w DVD, napęd w AMG. Podejrzam w kilka chwil, nie czeska kurwa, bo mi rozdupcisz drzwi. Skrr, Jeppy zda jak Star Scream. Dziwko, robię sobie tutaj stream. Miliardy wodnych owadów wyłaniają się z rzek na całym obszarze Jeruzalem. I chuj z tym, bo jutro w Tarnowie będę właśnie ja. O 14 w sklepie, gdzie będzie normalnie legalna marihuana. Ja, Łoniaki Williams, Woolley, St. Joe's, razem w turnę, wpierdalamy się i zapraszam. Oczywiście pojawię się z całym kompletnym sztabem trenerskim, z naszymi skautami, więc zapraszam, dokładne informacje paluszkiem do góry, tu śmigasz. No i co, widzimy się. Essa, wariaciku. Oh yeah, that's right baby. Nowe zestawy od Giorgio Lani na bodyhouse.pl. Kreatyna i ociepłacze na stopy. Szoty. Kurwa, staniki, ja rzuć okiem maleńka na te trzy wielkie torby. A to jakiś podkoszuleczek z kubeczkiem. Oj, białeczko z kubeczkiem, proszę, żeby się sobie zamieszała proteinki. Ja pierdolę. That's right. Graj mu na prawo! Na prawo mu graj! Kurwa, na siódemę! No już dzisiaj te fajne portki, kurwa, podlane portki, będą dostępne na bodyhouse.pl. Wersja szara, niebawem wersja czarna. Yeah, baby, that's right. Patrz, co się dzieje, ty? Kieszono, że stary może wejść, podszywa, piękne, tak. Palam kompa, patrzę się, a tu popatrzcie, jak go wygięło. Przebicie było, kurwa. Idę po kabel i zaraz odpalamy streama, będziemy grać w gry, kurwa. Skurwy syny. Kurko, piłka przynosi świetnie. Widzisz tą sztangę na prawej flance, podanie. Sztanga wystawia, strzał, bramkę, kurwa, gol, mamy to. Rudinio. Jest niebieska piłeczka. Jest tutaj kosz. Jest kurwa z 50 metrów. Co się tu przełączyło na moją mordę? To jest grane. O! 3. Patrzcie. Techniczny, finezyjny. Lekko X przytrzymujemy. Kurwa, no gdyby nie rynna, to by weszło. Kurwa.
pierdolę tą kurwa szmatę. Tylko to nie jest taki prosty dżel, bo to jest piłka, musi być taka pluszowa, nie piłkarska kurwa twarda, tylko pluszowa taka, to jest kalibracja strzału, jest o wiele bardziej utrudniona. Proszę Państwa, pokażę jeszcze taki fajny trik, widzicie kurwa ten kubeł? I cyk, trafiony, ale easy. Patrzcie teraz to. Tą piłką trafię twojemu staremu do otwartej warki w puszce, kurwa, patrz to. Nie, żartuję, tą butelką, znaczy boże, tą piłką zniszczę tą butelkę, porykoszę cię od ziemi. Czy jesteście gotowi? Wow! Ja pierdolę! No nie no. I co? O kurwa! Coś się z dupy wyturlało, chyba to był brązowy brązowicz, kurwa, z Chorwacji. Zamknij to pizdę tam! Szczegl Bachor, kurwa, cały czas pizdę! Na chuj jest do tego Bachora, kurwa! Jika zabrał, dzieciaka zabrał cię! Yo, he just face. Yo! Come on, bro. Oh my god. Yo, what the fuck are you on, bro? There's Lallana, didn't see Lallana in front of him. He just drifts into there, Lallana, off the back of Maguire. Oh yeah, pyszna kawusia z mleczkiem, pianką i cynamonem. Lubisz to, jak cię pije, co? Lubisz to, jak cię chliptam. Jak my na hamakach śpimy, stary, wiążemy hamaki na przystankach, na między dystrybutorami, na stacje benzynowe, śpimy na hamakach. Na karimacie twój stary się zawija w burrito jebany, kurwa. Witam serdecznie, moje typy, na dzisiaj to 6,50 kursa, 20 zł na Grzegorza Krychowiaka, który dzisiaj we Włoszech strzeli bramkę. Oj, warto to grać szybciutko. Kochani, kolejnym ciekawym typem jest królewcy kontra Galatasaray z podpórką dla Turków. Real Madryt wygrywa więcej niż trzema bramkami. Znowu się spotykamy. Kurwa. Mówię, dlaczego Chrobry Głogów dzisiaj powinien wygrać z Zagłębiem Sosnowiec? Ponieważ jak pokazuje historia, zawsze te drużyny miały taką jakby wymienną serię zwycięstw, tak? Dwa razy z rzędu wygrywało właśnie Zagłębie, dwa razy Chrobry Głogów. Matematyka to królowa nauk, tak? I możemy sobie mówić o formie zawodników, kto gdzie gra, jaką ma tam, kurwa, wiesz, akcje, delegacje, kurwa, formacje, ale prawda jest taka, że dzisiaj chłopaki z Głogowa wygrają ten mecz, tak? A smaczku może dodać właśnie taki delikatny handicap w stronę Sosnowca, co podkręca kurs i dodaje, wiecie, no emocje, a emocje tu, kurwa, właśnie chodzi, skurwysyny. Na potwierdzenie moich słów, raport pomeczowy, czyli... O, tak, 2-0, słyszałeś, kurwa? Na zona entre linhas com a... Dois passos... E atenção agora, pode ser o gol de mesmo! E a pedir um incentivo para o Benfica tentar chegar à vitória nesta partida. É um erro tomado. Jankę z tej pysznej kawusi. Cyk! Pyk! Chip! Bery, bery, bery! Kochani, no prościej się nie da zarobić dzisiaj pieniędzy, jak stawiając na Besiktas Stambuł, który ponad jedną bramką pokona portugalską Pragę. No po prostu trzeba to grać. Powodzenia!
I kolejnym takim smaśnym typem będzie właśnie Kopenhaga, lecąca na Ukrainę, która w Kijowie będzie podejmować słynne Dynamo. I tutaj nie widzę innego wyniku jak pierdolony remis. Pozdrawiam serdecznie. Serdecznie dzisiaj typowanie polskiej ligi, pierwszej polskiej ligi, czyli Odra Opole kontra Stal Mielec. Łatwo takie spotkanie sobie przewidzieć. Bierzemy karty Tarota. Jedna kubka tutaj, druga kubka tutaj. Ciągniemy sobie raz, ciągniemy sobie dwa. Mamy 10 mieczy, 10 monet, czyli to będzie remis, kochani. Gramy remisik wszyscy. Powodzenia. Kochani, kochani, to nie tak ma być, to nie tak. Zła interpretacja wróżby. Chodziło o coś innego, kurwa. Wiem, o co chodzi. Jak jest 10, tak? 10 mieczy, gdzie to kurwa jest? Zaraz to znajdę. Tu chodziło o 1-0, 10, podwójne 1-0, czyli upewnienie się w tym. Gdzie jest ta zajebana karta? Czekajcie. Jest, widzicie, o co chodzi? 10, czyli 1-0 dla Odry. Podwójne, czy potwierdzę? Zła interpretacja wróżby. Kurwa, szatanie! Cesarzowa się dupcy z cesarzem, czyli... Braga wjebała bramkę, kurwa. Wiedziałem. Wiedziałem. Dzisiaj zła interpretacja, złe tai chi. Kurwa. Tabela. Pogoń Szczecin jest pierwsza. Mamy jedną kartę. Krakowa jest piąta. Raz, dwa, trzy, cztery i pięć. Mamy dwie karty. Koło Fortuny, 10 mieczy. 10 mieczy symbolizuje Krakowie. Jakoś mnie to nie dziwi, że to są miecze. I mamy koło Fortuny, czyli szczęście. Nieokreślone szczęście dla Pogoni Szczecin. Dobra. Krakowia, miecze u siebie. Koło Fortuny, czyli taka loteria dla Pogoni. Nie wiadomo, co tam będzie. I losujemy dodatkową kartę, która mówi o wyniku. 10 monet. 10 monet plus 10 mieczy, pierwiastek z koła Fortuny, wyciągamy liczbę prostą, zaokrąglamy. Krakowia wygra przynajmniej 1-0 dzisiaj. Krakowia. Stawiać cały majątek na Krakowie. Tak jest. Mówię serio. Krakowia dzisiaj wygra, kurwa, z Pogonią Szczecin. Prawdopodobnie 1-0. Prawdopodobnie 1-0. Trzy monety to jest Paris, a Cayenne to jest cztery buławy. Cayenne wygra ten mecz. Jeszcze dolosujmy pewność. Tak, patrzcie. Cztery monety. Cztery buławy, trzy monety. Pięć mieczy. Trzy, cztery, pięć. Kombinacja. Czyli zachowana chronologia, tak. Cayenne wygra ten mecz. Cayenne przełamy się w tym spotkaniu. Popatrzcie, statek. Statek. To jest Sassuolo. Sassuolo. Ten mecz wygra Sassuolo. 250 na Sassuolo. Gdzie to się włącza tą kamerkę? A tutaj. Dobrze wyglądam? Super. Jestem zastępcą mojego brata. On poszedł na jakaś impreza, jakiś rower. Jebany kurwa Balaszwil pierdolony z kurwa z Gruzji, zajebany śmieć, kurwa. Cibertir lan sizi. Sikinin ilk nedeni. Sen bu arada tokumla amına vurup
Kochani, może spotkania tenisowego nie wytypowałem dobrze, ale wytypowałem jeden istotny mecz. Moja mysia pysia zdała prawo jazdy, skurwysyny, to jest to! Kurwa wyłącza do chuja pana, jakieś ziemniaki zajebane zostawiła, kurwa! Nie wiadomo, co to się kurwa z tym robi! Kurwa garnek za... No jeszcze moje klucze mi wzięła, kurwa, i z tą dyskoteką będę zapierdalał! Tamburyna może meszy i kurwa klucz wiolinowy zajebany jeszcze wezmę ze sobą! Głaszaj mnie. No. Kada, musimy być czujni. Jordi Alba, najlepszy w futbolówce. Jordi Alba traci futbolówkę na rzecz FC Ulani. Wulej rozpędza się z Williamsem, dostaje fatem sprytne podanie. Wulej z wodem mija jednego zawodnika. Wulej teraz zostaje odpodanie do Williamsa. Wypuszcza go. Wulej sam na sam. Wulej. Wulej strzał z dystansu. Cóż to jest znamowita bramka? Wulej! Mleczko pociekło, kurwa, tutaj na spodeczek. Dawaj kawę, kurwo jebana, lej się, bo cię zajebę, rozumiesz to? Sikej! Kurwa, lubię kawę, w chuj. Ja oczywiście już po moim kardio porannym piję cappuccino, za chwilę robię sobie omleta z owocami, kurwa, potem biorę się za robotę, czyli podopieczni, rozpiski, plany dietetyczne, a tam kwiatuszki dla mojej żonki. Wczoraj lepca wyrwała na pizdę, to się musiałem jakoś zrewanżować. Teraz troszkę mojej profesji, ja się obracam w branży finansów, grubej gotówki, jestem profesjonalnym time wasterem. No, mnóstwo diagramów, wytycznych, liczb, to jest ciężka robota, to są kurwa akcje, obligacje.